Dlaczego trudno jest zrobić film o aferze finansowej w Polsce? Ponieważ wszyscy sprowadzają to do wojenki politycznej. Pan prezes giełdy wartościowej wysyła nam ochroniarza. A prawda jest taka, że afery finansowe w Polsce są apolityczne. Wydaje panu konkretne nazwisko osoby. Ja powiem krótko, panie doktorze. Żadnego parasola nad Getbackiem nie dostarczam. Nie wyobrażam sobie, żeby taki parasol był przez KNF dostarczany. Ludzie, którzy stoją za tymi aferami, używają politykę i polityków dla tworzenia parasola nad swoimi szwindlami. Wczoraj widziałem szefa GPW, który nie miał problemu odpowiedzieć do kamery TVP. W sprawach finansowych zawsze mamy do czynienia z ludźmi służb. Tych starych i tych nowych. Tak wygląda. To jest nasz świat finansjery. Którzy tak naprawdę zarabiają na tym. Jeden z moich rozmówców powiedział, że zawsze jak wybucha afera finansowa, pojawia się stado hien. Chcą zarobić na tej aferze. Proszę teraz opuścić to, a wszelkie nagrania teraz popełnione są nielegalne. Doprowadza to do sytuacji, w której są większe szkody, większe straty, ponieważ oni na tym zarabiają. Dziennikarze w Polsce tak naprawdę mało mogą zrobić. Nie życzę sobie kamery, proszę pana. Ja w ogóle nie rozmawiam z prasą. Teza jest taka... Ja nic nie muszę. Czasami udaje się dojść do czegoś. I wtedy pojawia się problem. Zastrasza się dziennikarza, próbuje się go skompromitować, zastrasza się rozmówców. Z takimi rzeczami się już spotkałem. Najpierw dają do zrozumienia, że jest ktoś, kto za tobą chodzi, obserwuje. Później jest już walenie na przykład w drzwi mieszkania. Chcę pokazać, jak w Polsce mogło dojść do kolejnej afery finansowej. Dlaczego jesteśmy rajem dla banksterów? Dlaczego są bezkarni? Nie robię filmu o polityce i dla polityków.